Rzeczywiście, jak to działa w świecie medialnym, były chyba jakieś przecieki i ktoś się dowiedział o tej ciąży, więc rzeczywiście no po prostu musiałam ignorować pytania albo jakoś obracać je w żart. To chyba rzeczywiście nie było łatwe, bo media drążyły temat, ale ostatecznie udało mi się utrzymać tę tajemnicę aż do 5. miesiąca. Tak samo jak i w pierwszej, tak i teraz w drugiej ciąży czuję się naprawdę bardzo dobrze. Miałam jedynie mdłości przez pierwsze 3 miesiące, ale to chyba każda kobieta ma. Ogólnie czuję się naprawdę, naprawdę wyśmienicie. Miałam takie wręcz myśli, że mogłabym chyba być co chwilę w ciąży. Jakoś czuję, kobieta czuje wtedy taki spokój, taką błogość. Takie wewnętrzne wyciszenie, którego było mi bardzo trzeba, bo przez ostatnie 7 lat bardzo intensywnie pracowałam. No właśnie, jeżeli chodzi o zachcianki, to chyba jedynymi moimi zachciankami były w pierwszym trymestrze ruskie pierogi. I nic poza tym. Tak poza tym to jem normalnie. Uwielbiam lody śnieżynki i jem je też przez całą ciążę. Sprawa boreliozy niestety jest cały czas nie do końca zbadana. Wygląda to tak, że nie ma potwierdzonych żadnych badań, że borelioza jest jakąś przeszkodą w zajściu w ciążę i w trakcie. Ja po prostu dzięki temu, że czułam się dobrze i leczyłam się naturalnie, cały czas normalnie starałam się o dziecko i w końcu się udało po 2 latach. Nie wiem, czy to, że trwało to 2 lata, było spowodowane boreliozą. Tak jak właśnie powiedziałam, nie ma żadnych badań stwierdzonych ku temu. Może po prostu nawał pracy i dużo stresu i nie wiem, niewyspanie też jakoś miało na to wpływ, trudno powiedzieć. W każdym razie cała moja ciąża przebiegła dobrze, boreliozy nie czuję, czuję się dobrze. I oby tak zostało.